miłość do Sienkiewicza jest czymś, co dzisiaj jest coraz rzadsze, a zarazem miłość, która jest miłością trwałą, bo nie sztuka się zakochać w Sienkiewiczu, jak ma się lat kilkanaście, a czasem nawet wcześniej. W moim przypadku zacząłem czytać Sienkiewicza, jak jeszcze nie potrafiłem czytać, co wydaje się paradoksalne, ale moja babcia opowiadała mi Sienkiewicza i to była rzeczywiście pierwsza miłość. No a potem im byłem starszy, tym bardziej się dziwiłem samemu sobie, co mi się właściwie tam podoba, ponieważ z tym światem sienkiewiczowskim wiele mnie nie łączyło. Intrygujące są różnice kulturowe między światem tekstu, światem powieści czy światem literatury, a światem czytelnika. Jak one są mediowane, jak się ze sobą dogadują albo jak się nie dogadują. W moim przypadku te różnice były gigantyczne, urodzenia, klasy społecznej, czasu, rzecz jasna, kultury geograficznej, bo przecież mój pejzaż i okolica były czymś zupełnie innym niż kresowe światy Sienkiewicza, a jednak udało się pisarzowi dzięki sztuce literackiej połączyć mnie z tym światem. No, a potem, kiedy już zacząłem czytać go bardziej świadomie, a ja jeszcze później, kiedy zacząłem go badać przez wiele lat, no to ta lektura stała się, myślę, bardziej rozumiejąca i krytyczna także. No i dzisiaj chciałem z Państwem o tym porozmawiać, chciałem trochę o tym opowiedzieć. Tytuł, który dla Państwa przygotowałem, jest pewną propozycją lektury pierwszych sześciu rozdziałów Potopu, choć rzecz jasna ta problematyka ciągnie się przez całą powieść. A kluczem do tej lektury jest termin, pojęcie, nazwa Żołnierze Wyklęci, która zrobiła karierę w ostatnich dekadach w polskim dyskursie polityczno-historycznym. Określa się tym mianem bardzo złożoną rzeczywistość po II wojnie światowej, zwłaszcza na terenach kresowych, na terenach wschodniej Rzeczypospolitej, ale nie tylko. Które to nazwa, jak Państwo doskonale wiedzą, dotyczy podziemia niepodległościowego, tych żołnierzy, najczęściej dawnych oddziałów partyzanckich, różnych formacji, między innymi AK, ale nie tylko, które nie zgodziły się na pojałtański porządek Europy, na to, że Polska stała się Polską Ludową i określoną i zdominowaną wpływami politycznymi Związku Radzieckiego, i postanowili ci żołnierze kontynuować walkę zbrojną, rzecz jasna w formie partyzanckiej, w formie podziemnej, która toczyła się bardzo długo z siłami z jednej strony wojsk radzieckich, z drugiej Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej, a więc tych formacji polskich, które reprezentowały nowy ład, nowy porządek polityczny po 1945 roku. Podziemie niepodległościowe trwało bardzo długo, choć oczywiście wyłącznie już w kolejnych latach w formach coraz bardziej szczątkowych. Ostatni jako przywódcę jednego z tych oddziałów bodaj na początku lat 60. złapano w obławie i tak się dzieje polskiego podziemia niepodległościowego skończyło. No potem oczywiście był czas milczenia i tabu politycznego, nie wolno było o tym mówić ani pisać. Cenzura perelowska tej problematyki zabraniała, choć oczywiście ta wiedza była kontynuowana, czy opowiadana, czy później wraz z narodzinami drugiego obiegu publikowana także bez zgody władz. No a po 1989 roku tematyka wróciła coraz bardziej głośna, coraz bardziej obfitująca w omówienia, książki, artykuły, aż stała się także częścią polityki historycznej, a więc próby zmiany obrazu przeszłości, którą uznajemy dla siebie za fundującą, za ważną, która określa naszą tożsamość, i legenda, bo trzeba od razu powiedzieć, że oprócz prac historycznych powstała bardzo szybko na naszych oczach legenda żołnierzy wyklętych jako żołnierzy niezłomnych, tych, którzy nie poddają się wyrokom historii, płacąc oczywiście za to cenę najwyższą. Kontrowersje wokół wielu postaci żołnierzy wyklętych koncentrowały się także na tym, że walczyli oni ze współobywatelami, że z konieczności aktywność żołnierzy wyklętych była rodzajem wojny domowej, czy też partyzantki domowej, no bo była nakierowana nie tylko przeciw Sowietom, ale także przeciw Polakom, którzy
uznali, że ten nowy porządek powojennej Polski jest niewzruszony i trzeba się do niego przyłączyć, albo wręcz byli w służbie nowego reżimu. Myślę tu o milicjantach, o funkcjonariuszach służby bezpieczeństwa, ale także czasem o ludności cywilnej, która bądź na przykład nie chciała udzielić schronienia, bądź wydać żywności, czy udzielić jakiejś innej pomocy tym właśnie oddziałom, no, które skazane były na nieustanne ukrywanie się, często w sytuacji gorszej niż rzeczywistość okupacyjna, gdzie na tę pomoc można było liczyć. Tyle tytułem wstępu i tej analogii, którą tytuł otwiera. Zależało mi na tym, żebyście Państwo zobaczyli, czy podjęli taką próbę wraz ze mną, spojrzenia na oddział Kmicicowy, który się pojawia na początku potopu, właśnie jako na swego rodzaju żołnierzy wyklętych, którzy z jednej strony reprezentują postawę z gruntu patriotyczną, zaraz powiem, jak to wygląda w potopie, ale z drugiej strony stają się obciążeniem i problemem dla własnego państwa, dla nowego porządku prawnego, który no nie może tolerować przestępczości, zastraszania, przemocy, tego wszystkiego, co jest rzeczywistością wojenną, natomiast przestaje nią być, kiedy staje się praktykowane w rzeczywistości pokojowej, gdzie rządy prawa, nawet prawa strzeżonego przemocą, mają swoje miejsce, prawda? I to jest przez Sienkiewicza przeprowadzone w sposób fascynujący i polecam Państwu poza naszym krótkim spotkaniem lekturę Potopu, zwłaszcza Potopu, bo w tej powieści ten problem z niezwykłą siłą się pojawia, jako swego rodzaju powieściowego traktatu politycznego o wolności obywatelskiej i o granicach tej wolności. Oddział Kmicicowy składa się z kilku towarzyszy Kmicica, w większości jest to szlachta, na której ciążą rozmaitego rodzaju wyroki. To jest niezwykle ważne, że dla nich wojna czy udział w partyzantce Kmicica, przypomnijmy, że w przedakcji potopu dowiadujemy się, że Kmicic prowadzi wojnę partyzantką przeciw oddziałom Chowańskiego. To był bardzo wybitny dowódca armii rosyjskiej, armii moskiewskiej, która najeżdża pod koniec lat 40., na przełomie 40. i 50. tereny wschodniej Rzeczypospolitej, ale przesuwa się bardzo mocno w głąb Rzeczypospolitej, Białego Stoku. A więc rzeczywiście ta wojna jest wyniszczająca i niebezpieczna dla Rzeczypospolitej i właściwie nie ma nikogo, kto by się był w stanie jej przeciwstawić. Dopiero później wojska Czarnieckiego toczą udane bitwy z Chowańskim. Ale Rzeczpospolita, która jest w poważnych kłopotach, a za chwilę rozpocznie się potop szwedzki, więc z drugiej strony osłabienie Rzeczypospolitej nastąpi bardzo poważne, jest niewydolna, nie może się bronić. Pozostają oddziały partyzanckie, takie jak Kmicicowy, którzy no, z ukrycia czyhają na mniejsze oddziały, zakradają się nocą, napadają czy to zwiadowców, czy to właśnie tyły wojska, czy jakichś zabłąkanych żołnierzy. No oczywiście na wszelkie sposoby utrudniają życie tej wielkiej armii, ale w bezpośrednim konflikcie nie są w stanie jej sprostać. I od początku Sienkiewicz pokazuje ambiwalencję motywacji. Z jednej strony Kmicic i jego żołnierze, czyli towarzysze plus tak zwani wolontarze, czyli najemnicy, tak można by powiedzieć, którzy tworzą ten kilkuset osobowy oddział, oni są tyleż patriotami, czynią to z pobudek zupełnie niepatriotycznych, mianowicie lubią wojnę, lubią zabijanie, lubią ten świat, w którym rządzi prawo silniejszego. I w momencie, w tym krótkim momencie pomiędzy wojnami, kiedy ich poznajemy, kiedy Kmicic przyjeżdża poznać Oleńkę, oni przyjeżdżają razem z nim. I od tego momentu rozpoczyna się fascynująca zupełnie opowieść, którą Sienkiewicz przedstawia przed naszymi oczami, którą można czytać rzecz jasna jako otwarcie powieści przygodowej, z której wyrośnie cała obszerna niezwykle fabuła odkupienia, prawda? Ponieważ cała fabuła potopu jest ujęta w motyw syna marnotrawnego. Najpierw ten syn sprzeniewierza się woli ojca, prawda? Nie jest godny spadku tego testamentu, którym są dobra po dziadku Bilewiczu, no i przede wszystkim ręka Aleksandry Bilewiczówny. On jest i potem następuje długa droga odkupienia po kole, tak jak to na piękny
W tym obrazie Hieronima Boscha widzimy syn marnotrawny i potem Kolek Micic zwraca znowu zimą, prawda, jak Państwo pamiętają, w finale ranny, bez ducha niemalże, wieziony na saniach, ogołocony zupełnie, bez niczego, bez siły, bez tej fantastycznej energii, z którą go poznajemy na początku. No i następuje słynna scena odkupienia. Ale to nas dzisiaj nie interesuje. Nas interesuje dzisiaj problem wolności, która nie chce mieć żadnych granic, która nie chce się podporządkować prawu, która jest fantastycznie skuteczna na wojnie, bo jest siłą, bo jest energią, bo jest straceńczą odwagą. Natomiast kiedy ta sama energia upostaciowana choćby w tym obrazie Kossaka, który Państwo widzą, który jest jedną z wielu ilustracji do trylogii, kiedy zostaje wpuszczona w tym nieokiełznaniu, w tej energii, w obręb społeczeństwa, które żyje wedle zasad prawa, no to staje się energią niszczącą. Równie niebezpieczną dla swoich, co dla wrogów. Sienkiewicz absolutnie mistrzowsko kreśli ambiwalencję związaną z tymi postaciami. Z jednej strony, kiedy oni jadą ulicą, i tu Kossak fenomenalnie uchwycił tę energię, to oni budzą podziw. Budzą strach, ale budzą podziw. Ich postawy, ich znakomite obeznanie z całym rzemiosłem żołnierskim, świetna jazda konno, posługiwanie się bronią, doskonała orientacja w naturze. Jeden z nich potrafi naśladować ptaki, inni znakomicie ujeżdża konie, jeszcze inny dysponuje niesłychaną siłą. I ten zestaw ludzi reprezentuje taką witalność biologiczną, która Sienkiewicza nieustannie pociąga. Ale historia każdego z nich jest mroczna. I posłuchajcie Państwo cytatu. Szedł olbrzymi pan Jaromir Kokosiński. Pieczętował się pypką, żołnierz i burda sławny, ze straszną blizną przez czoło, oko i policzek, z jednym wąsem krótszym, drugim dłuższym, porucznik i przyjaciel pana Kmicica. Skazany na utratę czci i gardła w Smoleńskim za porwanie panny, zabójstwo i podpalenie. Jego teraz osłaniała przed karą wojna i protekcja pana Kmicica, który był mu rówieśnikiem i fortuny ich w Orszańskim, póki swojej pan Jaromir nie przehulał. Leżał o miedze. Za nim szedł pan Ranicki, herbu Suche Komnaty, rodem z województwa Mścisławskiego, z którego był banitem za zabójstwo dwóch szlachty posesjonatów. Jednego w pojedynku usiekł, drugiego bez boju z rusznicy zastrzelił. Mienia nie posiadał. Wojna go także przed katem chroniła. Trzeci z kolei szedł Rekuć Leliwa, na którym krew nie ciążyła, choć nieprzyjacielska, fortunę za to w kości przegrał i przepił. Za nim szedł czwarty, pan Uchlik, także smoleńszczanin, za rozpędzenie trybunału bezecnym ogłoszony. Prócz tego był pan Kulwiec Hipocentaurus, wzrostem Kokosińskiemu równy, siłą jeszcze go przewyższający, i Zend, kawalkator, czyli ujeżdżacz i trener koni, który zwierza i wszelkie ptactwo udawać umiał, człowiek niepewnego pochodzenia, choć szlachcicem kurlandzkim powiadał, będąc bez fortuny, konie kmicicowe ujeżdżał, za co pieniądze pobierał. Ci tedy otoczyli pana Kmicica. A więc szóstka, ile dobrze policzyłem, towarzyszy, z których wszyscy mają wyroki. Wszyscy, gdyby nie wojna i gdyby działające państwo, skończyliby w większości z nich z karą śmierci. Może poza Zendem, który udaje szlachcica, ale też nie wiadomo, czy by się z tego wykręcił. A zatem mamy oto do czynienia z grupą żołnierzy, partyzantów, którzy są wyklęci w dosłownym słowa tego znaczeniu, to znaczy ciążą na nich wyroki sądowe, i to wyroki najwyższej rangi. I pierwszym starciem, które się dokonuje między tymi światami, między światem prawa a światem przemocy, czy też jakbyśmy mogli powiedzieć za staropolszczyzną, światem folgi, to jest fantastyczne słowo, folga, folgować sobie, czyli likwidować przeszkody, pozwalać sobie. To trochę tak jakby nasze pragnienia, nasze popędy, nasza chęć, nasze żądanie usuwało przeszkody z drogi. Folgować sobie to czerpać przyjemność z tego, że nie ma żadnych granic. Mówiąc za Frommem, to jest wolność, wyłącznie wolność od jakichkolwiek ograniczeń, od jakichkolwiek przeszkód, od prawa. Co chcę, to robię. Oczywiście instrumentem tej wolności jest przede wszystkim przemoc, ponieważ ten inny, który coś ma, czy to jest on sam, czy to jest jakieś jego dobro, niekoniecznie chce mi to coś dać.
ona niekoniecznie chce się podporządkować mojemu pragnieniu, mojemu żądaniu. W związku z tym oczywiście bohaterowie Kmicica reprezentują folgę, której głównym instrumentem, narzędziem folgowania sobie jest przemoc. Pierwsze starcie, które następuje między tymi światami, dokonuje się znowu w fascynującej rozmowie, której nie sposób i przeoczyć, i nie sposób czytać w nieskończoność, mianowicie rozmowa z Oleńką, z Aleksandrą Bilewiczówną, która paradoksalnie reprezentuje prawo. To jest bardzo dyskretnie opowiadane, sugerowane, ale narrator Sienkiewiczowski zwraca uwagę na niezwykły rozum Aleksandry. Często mówi się takie nie do końca przemyślane zdania na temat postaci kobiecych u Sienkiewicza, że one są wszystkie takie same. Że one są tylko nagrodą dla mężczyzny za jego wyczyny bojowe. Otóż Państwo wiedzą, ja to powtarzam, nie tylko one się różnią fizycznie, ale każda z nich jest inaczej skonstruowana. Są bardzo starannie przemyślanymi portretami osób, portretami kobiet. I tym, co wyróżnia Aleksandrę poza rzecz jasna jej fizis, to jest jej inteligencja, jej rozum, jest świadomość prawa. I nazywano ją nawet kazuistką, sugerując, że jej rozum właśnie jest rodzajem rozumu prawniczego. I w tej dyspucie, które oni ze sobą toczą, w gruncie rzeczy to jest spór dwóch obywatela z kimś, kto jest kompletnym anarchistą. Kompletnym anarchistą. I Kmicic opowiada, co zrobili jego żołnierze i co zrobił on w sytuacji, w której wywołali zamieszki i pogrom w jednej ze wsi, mianowicie w Upicie. No posłuchajcie fragmentu. Muszę odpowiedzieć od początku, pociągnął dalej Kmicic. Było tak, upominali się łyczkowie z burmistrzem o asygnację na prowianty od hetmana wielkiego albo od pana podskarbiego. Mieli słuszność czy nie mieli? Pyta Oleńka. Słuszność wedle prawa mieli. Ale żołnierze mieli szable, a po staremu, kto ma szable, ten ma zawsze lepszą rację. Proszę Państwa, warto sobie poświęcić chwilę uwagi, żeby zrozumieć, co tam się dzieje. Otóż przyjeżdżają żołnierze, którzy są głodni po prostu i chcą jeść. Chcą siana dla koni, chcą wina dla siebie, chcą dobrej kolacji, chcą prowiantu. I mieszczanie, nazywani tu przez Kmicica pogardliwie łyczkami, mówią, dajcie nam asygnaty. Co to znaczy? Dajcie nam kwity, że dajemy wojsku, bo jeśli to jest regularne wojsko, to ono ma prawo, zgodnie z prawem, pobrać prowiant u mieszczan czy chłopów, za to wystawia rodzaj pokwitowania, które potem pokwitowanie można zrealizować w urzędach królewskich na przykład. Wspieraliśmy wojsko królewskie, teraz dostajemy za to pieniądze albo równowartość w postaci towaru. No ale oni nie są wojskiem. Oni są bandą. Oni są partyzantką. Nie wystawią żadnych asygnat, nawet gdyby chcieli. To one nie będą nic warte. W związku z tym to pokazuje sytuację w Zalążku, że mimo całego awanturnictwa oni są w sytuacji tragicznej. I kiedy przerzucimy to do naszych żołnierzy wyklętych tych po 45 roku, to im bardziej utrwalał się system komunistyczny w Polsce, tym ci żołnierze byli w bardziej straceńczej sytuacji. To znaczy oni nie mogli liczyć na to wszystko, na co może liczyć wojsko regularne, czy nawet partyzantka, która jest aprobowana społecznie. W związku z tym pozostaje przemoc. Zaraz też na waszej skórze wypiszemy asygnację, powiadają żołnierze. No i zapalili niebożęta, mówi Kmicic, dla postrachu parę stodół. Kilku też mieszczan uspokoili. Jak to uspokoili? Pyta Oleńka. Kto weźmie szablą po łbie, to i spokojnie jest jak trusia. Czyli po prostu dokonują się mordy. Kmicic opowiada o tym lekko, co za chwilę zacznie głęboko irytować Aleksandrę, aż w końcu powie mu, żeby sobie poszedł. I tak też się staje. Ta rozmowa jest długa. Nie mogę niestety jej przeczytać w całości, bo jej przebieg jest fascynującą ilustracją tego, jak na naszych oczach powstaje obraz osobowości, która kompletnie lekceważy prawo. Dla której świat wojny i prawa wojennego, czyli prawa silniejszego, jest jedynym, który do niego przemawia. Sienkiewicz stawia przed naszymi oczami oto sytuację, takie pytanie, to znaczy jak człowiek, jak wymyślić sobie, w imię czego człowiek ukształtowany przez wojnę ma się zachowywać przyzwoicie, szanować prawa, nie stosować siły, nawet człowiek dobry, bo to, co Oleńka sobie uświadamia, że Kmicic nie jest złym człowiekiem.
że on po prostu ma skazę, ma defekt ukształtowany zarówno przez system polityczny, który nazywamy warcholstwem szlacheckim, ale przede wszystkim przez wojnę, gdzie solidarność towarzyszy broni jest prawem najważniejszym wobec każdego innego. On zresztą to mówi. Waćpanna, tego nie rozumiesz. Co to jest służyć pod jedną chorągwią i wojnę razem odbywać? Żadne pokrewieństwo tak nie zobowiązuje jak wspólna służba. Oni mnie mało 1000 razy ratowali życie, ja im takoż, a teraz są bez dachu, prawo ich ściga, tym bardziej muszę dać im przytułek. I drodzy Państwo, ta rozmowa kulminuje w dramatycznym rozstaniu. Oleńka próbuje mu uświadomić, że po prostu jest mordercą, że zabija niewinnych ludzi, że nie chce mieć z nim nic wspólnego i rozstają się. Rozstają się w takim dramatycznym pożądaniu. Mamy do czynienia z miłością od pierwszego wejrzenia, jak to zawsze u Sienkiewicza. Sienkiewicz myśli akcją, myśli działaniem, w związku z tym on się nie troszczy o uzasadnienie psychologiczne, czy w ciągu 5 minut można się zakochać. No ale zdecydowanie bohaterowie sobie pasują i jest im blisko do siebie, więc to już wystarczy. Więc to uczucie rzeczywiście powstaje bardzo szybko, albo przynajmniej podobanie się sobie bardzo, bardzo intensywne, bardzo mocne. Ale Oleńka ma w sobie prawość. Ma w sobie prawość i mówi nie. I teraz, proszę Państwa, dochodzimy do kluczowego pytania naszego dzisiejszego spotkania z perspektywy owego traktatu politycznego, traktatu o wolności politycznej czy wolności obywatelskiej i jej granicom, które snuje nam w tej powieściowej, awanturniczej formie Sienkiewicz. Mianowicie pytanie o to jest następujące. Dlaczego Sienkiewicz nie zdecydował się nawrócić tej grupy towarzyszy Kmicica? Dlaczego nie zrobił z nich nawróconych patriotów, tak jak samego Kmicica? Dlaczego nie zaczęli walczyć ze Szwedami? Dlaczego nie poprowadził ich do Częstochowy? Dlaczego nie stali się gwardią króla? Dlaczego nie odbyli wszystkich kampanii razem z Kmicicem? Dlaczego? Dlaczego kończą w tak straszny sposób? W tak straszny sposób. A Państwo pamiętają oczywiście, jak kończą. Otóż zemsty za to, co zrobili w Upicie, za mordy podczas nieobecności Kmicica, który w tym czasie właśnie prowadzi rozmowę z Aleksandrą, wraca na miejsce pełen wyrzutów sumienia i właściwie desperacji, bo ma świadomość, że jeśli tylko będzie się chciał ożenić i osiąść w Wodoktach razem z Oleńką, no to natychmiast będą sądy, natychmiast zostaną mu wytoczone procesy. Sam Kmicic sobie uświadamia tragiczność swojej sytuacji. My bardzo często mówimy o tragizmie żołnierzy wyklętych, prawda, którzy właściwie po tym, jak się sprzeciwili nowemu porządkowi, mieli świadomość, że nie ma już miejsca dla nich w normalnym społeczeństwie, że ta droga może się skończyć tylko w jeden sposób. I Sienkiewicz nam opisuje grupę straceńców. Na dobrą sprawę ta powieść mogłaby się skończyć w 5 albo 6 rozdziale, prawie tak, jak się kończy życie wszystkich tych bohaterów, bo Państwo pamiętają, Kmicic wraca do Upity i widzi ich leżących pod ścianą, myśli, że się upili, a oni tymczasem, no właśnie. Podskoczywszy do stołu, porwał drżącą ręką kaganek i przysunął go do twarzy leżących. Włosy powstały mu na głowie, tak straszny widok uderzył jego oczy. Uchlika wyłącznie mógł poznać po białym pasie, bo twarz i głowa przedstawiały jedną bezkształtną masę, krwawą i ohydną, bez oczu, nosa i ust, tylko wąsy ogromne sterczały w tej okropnej kałuży. Drugi z kolei leżał z wytrzeszczonymi zębami i wyszłymi na wierzch oczyma, w których zeszkliło się przedśmiertne przerażenie. Trzeci z kolei Ranicki, oczy miał przymknięte, a po całej twarzy cętki białe, krwawe i ciemne. Pan Kmicic świecił dalej. Czwarty leżał pan Kokosiński, najmilszy Kmicicowi ze wszystkich towarzyszy, bo dawny jego sąsiad. Ten zdawał się spać spokojnie, jeno z boku, z szyi, widać mu było dużą ranę, zapewne sztychem zadaną. Piąty z kolei leżał olbrzymi pan Kulwiec, hipocentaurus, z żupanem podartym na piersiach i posiekaną gęstymi razami twarzą. Gdy wreszcie szóstemi Rekuciowi w oczy zaświecił, zdawało mu się, że powieki nieszczęsnego zadrgały trochę od blasku. Rekuć jeszcze przez chwilę żyje i umiera na oczach Kmicica. Sienkiewicz nie zdecydował się na ten gest, który byłby w fabule zupełnie uzasadniony. Przecież Soroka zostaje razem z Kmicicem. A jednak
w niesłychanej przenikliwości, odwadze i świadomości tego, jak działa państwo prawa i co zrobili bohaterowie, dokonują tego mordu zwykli, porządni obywatele, czyli szlachta laudańska, która w ten sposób usuwa ze społeczeństwa, ze społeczności szlacheckiej ludzi, którzy reprezentują czystą anarchię, czystą folgę. Oni są nie do naprawienia. Jak to w takim razie można zrobić? Jak można dokonać tej ekspiacji? Dlaczego Kmicicowi się to udaje? Ano, proszę Państwa, to jest jedna z największych zagadek i niesłychanie ciekawych propozycji właśnie politycznych. Bo to najważniejsze są kobiety w trylogii. Kiedy państwo nie działa, kiedy prawo jest w rozsypce, to okazuje się, że kobieta, uczucie do kobiety, ale nie sentymentalne, ono stanowi motywację dla bohaterów, żeby zmienili swój sposób życia. Na czym polega siła tej kobiecości? To już jest temat na zupełnie inną opowieść. Ale co najbardziej symboliczne i znamienne dla potopu, Kmicic zmienia nazwisko, przybiera pseudonim, który, jak pamiętamy doskonale, brzmi Babinicz. Babinicz, którego najprostsza etymologia prowadzi nas do baby. I kiedy Kmicic będzie bronić Częstochowy, to Czarnecki, ale nie Stefan, tylko Piotr, będzie tłumaczył innym: Babinicz on, ale nie baba. Przewidując, czy złośliwe komentarze, czy ukradkowe uśmiechy, będą eksponować tą zniewieściałość rzekomą ukrytą imieniu. Ale właśnie osłabienie tej energii niszczenia, tego popędu przemocy jest symbolizowane i reprezentowane w tym, co reprezentuje kobiecość u Sienkiewicza. Szacunek dla prawa, patriotyzm nie oparty na sile, ale na wierności swoim poglądom, i z tych cech Sienkiewicz ulepił Aleksandrę Bilewiczównę. Bardzo dziękuję.